Dzienniczek siostry Faustyny numer 866. W czasie nieszporów usłyszałam te słowa. Córko moja, pragnę odpocząć w sercu Twoim, gdyż wiele dusz wyrzuciło mnie dziś z serca swego i doznałem śmiertelnego smutku. Przychodzi Jezus taki umęczony, ona go zobaczyła i mówi do niej: daj mi odpocząć w tym sercu, gdyż wiele dusz wyrzuciło mnie dziś ze swego serca. Doznałem śmiertelnego smutku. Myślę, że nie ma tutaj nikogo spośród nas, kto kiedyś został wyrzucony z domu. A może jest, tego nie wiem. Jak się wtedy czujesz? To jest dramat dla Jezusa. I co robi siostra Faustyna? Posłuchajmy. Starałam się pocieszać Pana, ofiarując Mu 1000 razy swoją miłość. Czyli zaczęła go pocieszać. Ofiarować mu swoją miłość. Panie, przyjmij moją miłość. Ci cię wyrzucili, ale ja cię przyjmuję. O. I co wtedy Pan Jezus dał jej? Posłuchajmy. Odczułam w duszy odrazę do grzechu. Odczułam w duszy odrazę do grzechu. Moi drodzy, myślę, że to jest niesamowite dla nas, na te czasy, które nadchodzą. To jest istota, grzech. Czyli co? Jeżeli uświadomię sobie, że 1000, 1000, ileś ludzi dzisiaj wyrzuci Jezusa z serca, bo przyjdzie do domu i będą, nie wiem, różne rzeczy mogą się dziać, to Ty możesz co powiedzieć: Panie Jezu, no dobra, chodź do mojego serca, odpocznij we mnie, ja chcę okazać Ci miłość, ugościć Cię, ciesz się i zobaczysz. Poczujesz obrzydzenie do grzechu i wtedy już nie będziesz miał skojarzenia grzechu z sukcesem, z przyjemnością, z korzyścią, tylko z tym, co ten grzech uczynił Panu Jezusowi. Siądźmy sobie. Mówią wszyscy, że to najpiękniejsze święta, bo takie miłe, takie przyjemne, tak fajnie jest wieczorem, kiedy pierwsza gwiazda zaświeci, zasiąść do stołu wigilijnego, połamać się opłatkiem, życzyć sobie, żeby było wszystko jak najlepiej w nowym roku, śpiewać kolędy i przyjść na pasterkę. Piękne światła, kolorowe, choinka, piękne wspomnienia z dzieciństwa, ponieważ gdzieś to, ta atmosfera, gdzieś jest głęboko w naszej podświadomości i wtedy czujemy się dobrze. Jest coś takiego, że wracamy do dzieciństwa. Pamiętamy, jak, nie wiem, czy pamiętacie, jak święty Jan Paweł II był ostatni raz w Polsce. On wiedział, że ostatni raz jest w Polsce. I kiedy wyleciał z Balic, z Krakowa samolotem, to samolot nie od razu wszedł na pułap, tylko bardzo nisko przeleciał kilka razy nad Wadowicami. Żeby zobaczył to miejsce, to z dzieciństwa jest w nas. Takie pragnienie, taka tęsknota z dzieciństwa. I nam się, moi drodzy, wydaje, że my sobie przeżyjemy pięknie święta Bożego Narodzenia, jesteśmy zadowoleni, czujemy się fajnie. I Pan Jezus też czuje się dobrze, czuje się wspaniale, czuje się fajnie i jest super. Kochani, wszystko ma dwie strony, dwa spojrzenia. Może wiecie, może ktoś z Was był w takim mieście pięknym, które nazywa się Dubaj. Miasto w Emiratach Arabskich. Jedno z najpiękniejszych, najnowocześniejszych miast. Ludzie bogaci z całego świata przyjeżdżają tam na odpoczynek, aby podziwiać najnowocześniejsze osiągnięcia urbanistyki, technologii. Po prostu wszystko najbogatsze, najwyższy poziom, jaki jest możliwy. To jest jedna strona, ale była druga strona. Jeżeli obejrzymy sobie filmy dokumentalne, jak mieszkali ci ludzie, którzy pracowali tam, pracowali prawie jako niewolnicy, ginęli, nie mieli żadnych warunków, żadnych zabezpieczeń, to można popatrzeć zupełnie inaczej, od zupełnie innej strony. Teraz jak wygląda Boże Narodzenie od strony Pana Jezusa? Kochani, czy to jest taka radosna, fajna tajemnica? Nic podobnego. Owszem, Bóg ma miłość. Bóg chce naprawić to, co zepsuł grzech, ale przyszło do swoich. Świat go nie na świecie było słowo, świat strzał przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Odrzucili. Nie było miejsca w Gospodzie. Odrzucili miłość. Dlaczego chłopaki tak bardzo się boją oświadczyć dziewczynie?
i często zwlekają tym kilka lat, bo boi się. Dlaczego mężczyzna boi się oświadczyć? Bo się boi odrzucenia miłości. Bo jeżeli usłyszy słowo nie, to się mu świat załamie, będzie po nim, koniec. Najbardziej bolesne jest odrzucenie miłości. Więc kochani, tajemnica Bożego Narodzenia wcale nie jest tajemnicą radosną dla Pana Jezusa. Bo Słowo przyszło do swoich. Jezus przyszedł, mówi, ja zmienię twoje życie. Ja sobie ze wszystkim poradzę, tylko ty mnie przyjmij i pozwól mi być w twoim sercu. I kochani, bardzo często jest tak, że no fajnie, przeżywamy te święta, bo tradycyjnie idziemy do spowiedzi. Ale czasami już nawet w ten sam dzień, albo w następny, już jest spotkanie rodzinne, już jest impreza, która kończy się dramatycznie, wiemy jak. Nie chodzi tutaj o jakieś rękoczyny czy wymianę ognia. Ale potem już niektórzy od drugiego dnia świąt do Wielkanocy czekają na kolejną spowiedź. Jezus jest co? Wyrzucony z serca. Moi drodzy, Jezus chce, byśmy Go przyjęli. Bo powiedzmy sobie szczerze, Boże Narodzenie to jest przecież nic innego jak tajemnica miłosierdzia. To w takim razie o co chodzi? Czego Jezus od nas oczekuje? Posłuchajmy. Dzienniczek siostry Faustyny, numer 1728. Napisz. I to jest tłustym drukiem. To są słowa Jezusa zapisane w dzienniczku, zatwierdzonym przez Kościół. Jestem po trzykroć święty i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. A kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili me serce, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Szokujące słowa. Powtórzę jeszcze raz. A jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, czyli nie przyjmą, odrzucą, no bo co tam mi ktoś będzie mówił, ja wszystko wiem lepiej. Poczynam się gniewać. Zostawiając ich samym sobie, no chyba nie ma gorszej rzeczy. I daję, czego pragną. Daję, czego pragną? Doświadczyć konsekwencji grzechów. A nie ma gorszej rzeczy, wiemy, co to są konsekwencje grzechów. W pewnym momencie Pan Bóg cofa rękę i mówi, dobrze, skoro tak chcesz, to poczuj, jakie są konsekwencje grzechów. Żydzi grzeszyli zuchwale. Oddawali cześć bożkom, chodzić do świątyni i chcieli pogodzić jedno z drugim. Spotkała ich niewola babilońska. Świątynia została zrównana, rozwalona, oni zostali skuci w łańcuchy i poprowadzeni jako niewolnicy do niewoli babilońskiej. I nie było dyskusji. Doświadczenie konsekwencji grzechów. Jeżeli człowiek żyje w grzechu, wtedy zły duch rozwala totalnie ich życie. I jeszcze jeden fragment z dzienniczka. Bardzo mocny. Jakoś tak Pan Bóg prowadzi mnie w pewnym rozumieniu pewnych rzeczy i pewną rzecz odkryłem. Może pamiętacie rekolekcje te, które były we wrześniu tutaj w naszej parafii. I mówiłem o tym, że nam często grzech kojarzy się z jakąś korzyścią, satysfakcją, przyjemnością, nie? No bo coś robimy i coś z tego mamy w cudzysłowie, bo wiemy, że to nic dobrego z tego nie ma, bo za tym idzie śmierć i wielkie zranienie Pana Jezusa. I mówiłem, że trzeba prosić Ducha Świętego, żeby nam przedstawił coś w głowie, w naszym umyśle, w naszym rozumieniu, żeby ten grzech, bo wiadomo, że grzeszymy, idziemy do spowiedzi, potem znowu upadamy w ten sam grzech. I znowu idziemy do spowiedzi i znowu to samo, i tak w kółko, i tak samo, i tak samo. I ja mówiłem, myślałem, jak to zrobić i jak prosić Pana Jezusa, żeby to nam przedstawił, żeby ten grzech, który popełnimy, nie kojarzył nam się
z tą przyjemnością, czy z tym zyskiem, czy z tą satysfakcją, czy sukcesem, czy jakąś korzyścią, tylko z tym, co On zrobił Panu Jezusowi. Jak bardzo Go zranił. I niesamowita rzecz, kochani, posłuchajcie. Dzienniczek siostry Faustyny numer 866. W czasie nieszporów usłyszałam te słowa. Córko moja, pragnę odpocząć w sercu Twoim, gdyż wiele dusz wyrzuciło mnie dziś z serca swego i doznałem śmiertelnego smutku. Przychodzi Jezus taki umęczony. Ona Go zobaczyła i mówi do niej: daj mi odpocząć w tym sercu, gdyż wiele dusz wyrzuciło mnie dziś ze swego serca. Doznałem śmiertelnego smutku. Myślę, że nie ma tutaj nikogo spośród nas, kto kiedyś został wyrzucony z domu. A może jest, tego nie wiem. Jak się wtedy czujesz? To jest dramat dla Jezusa. I co robi siostra Faustyna? Posłuchajmy. Starałam się pocieszać Pana, ofiarując Mu 1000 razy swoją miłość. Czyli zaczęła Go pocieszać. Ofiarować Mu swoją miłość. Panie, przyjmij moją miłość. Ci Cię wyrzucili, ale ja Cię przyjmuję. O. I co wtedy Pan Jezus dał jej? Posłuchajmy. Odczułam w duszy odrazę do grzechu. Odczułam w duszy odrazę do grzechu. Moi drodzy, myślę, że to jest niesamowite dla nas, na te czasy, które nadchodzą. To jest istota, grzech. Czyli co? Jeżeli uświadomię sobie, że 1000, 1000 ileś ludzi dzisiaj wyrzuci Jezusa z serca, bo przyjdzie do domu i będą, nie wiem, różne rzeczy mogą się dziać, to Ty możesz co powiedzieć: Panie Jezu, no dobra, chodź do mojego serca, odpocznij we mnie, ja chcę okazać Ci miłość, ugościć Cię, ciesz się i zobaczysz. Poczujesz obrzydzenie do grzechu i wtedy już nie będziesz miał skojarzenia grzechu z sukcesem, z przyjemnością, z korzyścią, tylko z tym, co ten grzech uczynił Panu Jezusowi. I ostatnio takie mi przyszło też bardzo ciekawe porównanie, że moi drodzy, są takie urządzenia, wiem, że pamiętamy dawno, dawno temu, jeszcze w latach 70. były takie latarki na baterię płaską. I była żaróweczka malutka taka, tam się wkładało baterię i się tym świeciło. I nawet były takie wyżej zaawansowane, że miały takie plastikowe przesłony i mogło być albo czerwone, albo zielone. Światło mogło takie być. No ale jeżeli wyciągniemy baterię, czy ma to sens? No nie. Telefon komórkowy. Teraz każdy ma telefon przy sobie i to jest nieodłączne narzędzie. Wyobraź sobie, że nie ma baterii. Ktoś ci z niego wyciągnie baterię. Czy do czegoś się ten telefon nada? Do niczego. I teraz tak, Pan Bóg, projektując człowieka, zostawił w nim miejsce dla siebie. Najbardziej lubi być w sercu człowieka. On to mówi wielokrotnie. Najwspanialszym mieszkaniem jest Twoje serce. I On tam ma miejsce. Tak jak w telefonie jest miejsce na baterię, musi być. Tak w Twoim sercu, w Twojej duszy jest miejsce dla Jezusa. I teraz, co się stanie, kiedy Go wyrzucisz? Twoje życie traci sens. To jest tylko wegetacja. To jest tylko udawanie. Tam nie ma prawdy. To jest tylko czekanie na miłosierdzie, na podłączenie się z powrotem. Więc o co, kochani, mamy się troszczyć? Po pierwsze o to, by nasze serce było czyste. Czyli spowiedź święta. Co miesiąc obowiązkowo, jeżeli się zdarzy grzech ciężki, od razu, najpóźniej na drugi dzień. I dbasz o czyste serce. Czyli co? Uważasz, żeby nie przeklinać. Czyli czuwasz nad mówieniem. Czuwasz nad myślami. Przychodzą różne myśli, mściwe, złośliwe, nieskromne. Najróżniejsze myśli przychodzą. Odrzucasz. Widzisz różne obrazy. W telewizji jedziesz samochodem, widzisz reklamy. Wszystko ma podtekst, wiemy jaki, na podświadomość, seksualny, nie? Żeby człowiekowi tylko przyciągnąć wzrok. Walczysz o to, żeby nie patrzeć. Czyli podejmujesz walkę, aby serce było czyste. Po drugie, musi tam być Jezus, czyli co? Komunia Święta. W każdą niedzielę obowiązkowo dasz radę częściej, to super. Wtedy masz Go w sobie, ale czy to wszystko? Nie.
Nie wystarczy, żeby w telefonie czy w latarce była bateria. Nie wystarczy, żeby była naładowana. Co jeszcze musi być? Połączenie, łączność. Czyli ty, skoro wiesz, kto w tobie jest, że Jego masz tutaj, to masz mieć z Nim dialog. Panie Jezu, dzięki Ci, że jesteś we mnie. Panie Jezu, nie mogę wytrzymać z pracy, pomóż. Panie Jezu, trudno mi wytrzymać z dziećmi, z mężem. Daj mi siłę. Panie Jezu, tracę cierpliwość, nie mogę coś tam. I zobaczysz niesamowitą rzecz, że wszystko zrobisz. Będziesz mieć siłę i moc po to, żeby kochać męża, dzieci. Będziesz moc mieć, żeby wybaczać 70 razy dziennie. Bo to nie będziesz robić ty, tylko On, który w tobie jest. I moi drodzy, to jest tajemnica Bożego Narodzenia. Zobaczmy. Jezus wyrzucony z tysiąca serc. Nie wiemy, bo my się tak nie myślimy. Fajnie było. Przeżyliśmy piękne wspomnienia, piękne chwile. Spotkaliśmy się w rodzinie. Zjedliśmy Wigilię. Było miło, fajnie i wesoło. No dobra, ale On gdzie? Czy ktokolwiek w ogóle o Nim wspomniał? On jest wyrzucony. Kochani, cywilizacja Go zupełnie wyrzuca. Totalnie. Idź do kiosku, czy popatrz na internecie, wpisz Boże Narodzenie, czy kartki świąteczne. Bardzo rzadko spotkasz Pana Jezusa, tylko są choinki. Mikołaja, tylko nie święty Mikołaj, ten biskup, tylko święty Klaus. Ten taki krasnoludek z taką czapką, z pomponem i z dużym brzuchem. To nie jest święty Mikołaj. Święty Mikołaj był biskupem, a Amerykanie mają Santa Claus. Więc takie reniferki, gwiazdeczki. Moi drodzy, i co jest? Nie ma imię Jezus. Zauważmy, czy w jakiejś stacji komercyjnej usłyszałeś kiedykolwiek święta Bożego Narodzenia? Nie, tylko święta. Co jest główną rzeczą w tych świętach? Prezenty. Oczekujemy na prezenty. Co dostanę? Czy najnowszego smartfona, czy może jakiś laptop, czy jakąś piękną sukienkę, czy coś tam. To jest pragnienie. A Jezus co? A co tam Jezus? No byłem do spowiedzi. Już Go nie będzie dzisiaj po południu. Kochani, na to zwróćmy uwagę. Tylko wtedy życie ma sens, kiedy jest w tobie Jezus, kiedy masz serce czyste i kiedy masz z Nim łączność. Wtedy masz całą Jego moc. Wtedy nie masz depresji, nie masz załamań, nie masz kompleksów. Wtedy po prostu życie ma sens, bo On w tobie jest. Bo On daje ci swoją moc. I dlatego tak jest, Jan Paweł II mówił, pamiętacie, mówił, człowieka nie da się zrozumieć bez Jezusa, nie da się. Nie da się zrozumieć telefonu bez baterii, no bo po co on ma być? Nie da się zrozumieć latarki bez baterii, bo na co się przyda? Jako podstawka pod coś? Nie wiem. Obciążenie dodatkowe? Bez sensu. Tylko wtedy, kiedy w tobie jest Jezus i masz z Nim łączność, wtedy wszystko nabiera sensu i daje ci swoją moc. To nie znaczy, że będzie fajnie. To nie znaczy, że będziesz ci się żyło jak w bajce Tysiąca i Jednej Nocy, że wszystkie problemy znikną. Nie, problemy nie znikną. Ale On będzie. Będziesz miał Jego moc i ze wszystkim sobie poradzisz. Poradzicie sobie razem. I dlatego, kochani, niech te słowa, co teraz powiedziałem, będą dla nas takim punktem do przemyślenia. Zastanówmy się nad tym, jak to jest. I walczmy o to, by ten Jezus, będący w nas, nadawał naszemu życiu sens, radość i wszystko, co nam potrzeba. Amen.